witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny przegląd wydarzeń minionego tygodnia. Rozpoczynamy znów od Ukrainy. Mówiliśmy już o skomplikowanej sytuacji także pod względem wyznaniowym. Obecność kilku nieuznających się wzajemnie kościołów prawosławnych z całą pewnością nie ułatwia rozwiązania tego konfliktu. Tymczasem Tatarzy krymscy proponują udostępnienie swoich meczetów, jeżeli będzie taka potrzeba. Tatarzy krymscy proponują to niekanonicznemu kościołowi prawosławnemu Patriarchatu Kijowskiego. Przedstawiciele tego patriarchatu twierdzą, że jeśli nasi kapłani, parafianie nie będą mogli modlić się w swoich cerkwiach, to Tatarzy krymscy dadzą nam miejsce w meczetach. Według prawosławnych biskupów na tą propozycję Tatarów krymskich będą się mogli zgodzić, jak się poczują niebezpieczni lub zagrożeni w swoich świątyniach. Jest to bardzo możliwe. Będziemy obserwować tę sytuację, rozwój sytuacji na Ukrainie. Tymczasem w Warszawie odbył się 9. już Marsz Świętości Życia. W Polsce Dzień Świętości Życia został ustanowiony w 1998 roku i zawsze jest obchodzony w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Natomiast Marsz Świętości Życia odbywa się w niedzielę po tej uroczystości. Na koniec niedawnego Marszu Życia arcybiskup Henryk Hozer powiedział: nie ma życia beznadziejnego, z każdego życia, nawet najsłabszego, najbardziej poszkodowanego, należy wykrzesać nadzieję. I ta nadzieja gromadzi właśnie nas na tego typu manifestacji, bo życie jest super. Tak zakończył się ten marsz. Potem jeszcze w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie znany Joszko Broda ze swoim zespołem Dzieci z Brodą dał piękny koncert. Stulecie ruchu szenstackiego. Na Jasnej Górze przedstawiciele tego ruchu świętowali ten piękny jubileusz. Tę wspólnotę założył przed 100 laty w Niemczech sługa Boży ojciec Józef Kontenich. Ich celem jest moralne i duchowe odnowienie świata przez wychowanie człowieka do życia w zmieniającej się rzeczywistości. W spotkaniu na Jasnej Górze brało udział około 1500 osób, natomiast związanych z różnymi gałęziami wspólnoty szenstackiej jest około 4000 osób. Podczas tej uroczystości również swój jubileusz 50-lecia obchodziły siostry ze Szenstackiego Instytutu Sióstr Maryi z polskiej prowincji. Ojciec Święty wciąż przypomina nam o Wielkim Poście w swoich różnych przemówieniach, homiliach, spotkaniach, ale ostatnio podczas nabożeństwa pokutnego 24 godziny dla Pana w Bazylice Świętego Piotra, w momencie kiedy księża rozchodzili się do konfesjonałów, żeby zacząć spowiadać, Ojciec Święty również udał się do konfesjonału, ale do jednego z księży. Uklęknął zwyczajem latynoamerykańskim na środku przed konfesjonałem i wyspowiadał się i potem dopiero poszedł spowiadać innych, spowiadał kilkanaście osób, również duchownych. Pierwsza podeszła do niego kobieta. Także Ojciec Święty, no głównie chyba jednak przykładem swoim pokazuje nam, jak należy przeżywać Wielki Post. Znamy także plan podróży Ojca Świętego do Ziemi Świętej. Główną przyczyną tego wyjazdu, czy głównym hasłem tego wyjazdu będzie około 50. rocznica spotkania papieża Pawła VI z patriarchą Atenagorasem w Jerozolimie. Wtedy, jak pamiętamy, te kilkusetletnie, blisko tysiącletnie ekskomuniki wzajemnie zniesiono, rozpoczęły się wtedy te rozmowy ekumeniczne, katolicko-prawosławne, które no chyba trudno, ale jednak się rozwijają, jesteśmy tego świadkami. Ojciec Święty spotka się z królem i królową Jordanii, dlatego że w Jordanii wpierw się zatrzyma, potem odwiedzi także oczywiście Betlejem, Jerozolimę, Bazylika, w Jerozolimie Bazylikę Zmartwychwstania, Ściany Płaczu, Wzgórze Świątynne, Instytut Yad Vashem. Spotka się tam oczywiście z władzami Izraela, także z władzami autonomii palestyńskiej, z głównymi przedstawicielami religii żydowskiej, a więc głównymi rabinami, a także z mułami, którzy na Wzgórzu Świątynnym będą przyjmowali Ojca Świętego. Ostatniego dnia wizyty będzie miało miejsce prywatne, jak się podkreśla w programie, prywatne spotkanie papieża z ekumenicznym patriarchą Konstantynopola w jego siedzibie na Górze Oliwnej. Na samo zakończenie tej wizyty Ojciec Święty odprawi mszę świętą z ordynariuszami Ziemi Świętej w sali Wieczernika. W sali Wieczernika rzadko mszę można odprawiać, nie zgadzają się na to właściciele, a więc wielkie wydarzenie kończące tę podróż.
Kanonizacyjna iskra miłosierdzia przypomina nam o zbliżającej się kanonizacji, ale też o święcie miłosierdzia, które nam będzie już się zawsze kojarzyło z kanonizacją i z osobą Jana Pawła II. Kardynał Stanisław Dziwisz przekazał kanonizacyjną iskrę miłosierdzia przedstawicielom wszystkich polskich diecezji oraz służb publicznych. Podczas uroczystej mszy świętej jako pierwszy odebrał lampion prezydent Bronisław Komorowski. Podczas diecezjalnych obchodów Światowego Dnia Młodzieży, a więc w Niedzielę Palmową, we wszystkich diecezjach biskupi i ordynariusze będą przekazywali tę iskrę miłosierdzia różnego rodzaju instytucjom. W dniu kanonizacji, czyli 27 kwietnia, w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, ta iskra powędruje do nas, do domów bezpośrednio. Podczas krakowskiej liturgii przekazano prawie 200 lampionów różnego rodzaju instytucjom. Dostarczone te lampiony zostały przez Stowarzyszenie Absolwentów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. To jest to dzieło, o którym Ojciec Święty mówił, że najpiękniejszy jego pomnik jeszcze za życia wspominał. 16 sierpnia, przypomnijmy, 2012 roku, podczas swojej ostatniej pielgrzymki do ojczyzny, Jan Paweł II powierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu. Mówiliśmy w poprzednim przeglądzie o filmie poświęconym Janowi Pawłowi II, filmie również częściowo animowanym. Warto powiedzieć, że w Rosji powstała książka o pomniku Jana Pawła II w Moskwie. To odsłonięcie pomnika miało miejsce 14 października 2011 roku. Miałem zaszczyt uczestniczyć w tej uroczystości i rzeczywiście było to niezwykłe wydarzenie. Ta książka opisuje to wszystko, co się w związku z tym pomnikiem działo. Może tylko przybliżę taki fragment, którym autor mówi o rozpiętości reakcji na pomnik, właśnie ten, o którym jest mowa. Od zachwytu do głębokiej refleksji, pozłośliwość i nienawiść, tak pisze autor. Dodajmy jeszcze, że w takiej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, kiedy jesteśmy tak bardzo podzieleni, książka, która łączy narody, a więc kontynuuje dzieło Jana Pawła II, jest bardzo potrzebna. Warto dodać, że książka jest w trzech językach wydana, po rosyjsku, ukraińsku i po polsku. Mamy też wiadomość na temat musicalu o życiu Karola Wojtyły. Światowa premiera włoskiego spektaklu Karol Wojtyła, historia prawdziwa, odbędzie się 2 kwietnia w Krakowie, potem w Warszawie, potem we Włoszech i na całym świecie będziemy mogli ten musical oglądać. Twórcy wykorzystują w spektaklu specjalną technologię holograficzną 3D. Bierze udział kilkudziesięciu aktorów, tancerzy. Gospodarzem światowej premiery musicalu będzie popularna i lubiana aktorka Małgorzata Kożuchowska. Przy produkcji pracowało ponad 100 osób. Jako ciekawostkę dodajmy jeszcze, że Karola Wojtyłę w różnych okresach jego życia zagra 3 aktorów, 9-latek, 20-latek i 50-latek. Poza nimi pojawi się na scenie około 30 artystów. Jako że mowa o kanonizacji Jana Pawła II, to powiedzmy o inicjatywie Rycerzy Kolumba, polskich Rycerzy Kolumba, którzy oferują na kanonizację bezpłatne pola namiotowe w Rzymie. Same pola namiotowe, więc trzeba ze sobą wziąć namioty i to wszystko, co tam potrzebne do spania. Natomiast pola namiotowe będą bezpłatne, udostępniamy je pielgrzymom z Polski w tych miejscach, gdzie pielgrzymi mogą przenocować, a więc będą te pola namiotowe otwarte od piątku 25 kwietnia do wtorku 29 kwietnia. Pola namiotowe blisko Bazyliki Świętego Piotra. Rycerze Kolumba, tutaj dodajmy, są największą świecką organizacją charytatywną Kościoła katolickiego. Blisko 2 miliony członków. Rozpoczęli swoją działalność w Polsce w 2006 roku. Jest ich ponad 3 tysiące. Działają w 60 parafiach, ponad 60 parafiach w całej Polsce. I kilka zmian dotyczących naszego episkopatu. Biskup Tadeusz Pikus, wieloletni biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, został mianowany przez Ojca Świętego biskupem drohiczyńskim. Zastępuje tam biskupa Antoniego Dydycza, który w związku z ukończeniem 75 roku życia odchodzi na emeryturę. Podobny jubileusz obchodzi biskup Stefan Cichy, biskup legnicki. W związku z 75 rokiem życia złożył na ręce nuncjusza apostolskiego rezygnację z urzędu. Przypomnijmy, że
Poza tym, że biskupem legnickim był biskup Stefan Cichy, to był wieloletnim przewodniczącym Komisji Episkopatu do spraw liturgii, niezwykle zasłużonym. Bardzo wiele łask Bożych życzymy księdzu biskupowi także na tej drodze życia. Obrady przełożonych żeńskich klasztorów kontemplacyjnych w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, 8 już takie zebranie, 5 dni trwało, uczestniczyło 75 sióstr, po raz pierwszy wzięły w nim udział siostry anuncjantki, od 4 lat mieszkające w klasztorze w Lesie Grąblińskim. Spotkał się z nimi arcybiskup José Rodríguez Carballo, sekretarz Kongregacji Instytutów do Spraw Życia Konsekrowanego, a także nuncjusz apostolski, arcybiskup Celestino Migliore. Dodajmy, że w Polsce funkcjonują 84 klasztory kontemplacyjne i 4 nienależące do tej konferencji łącznie skupiają blisko 1400 sióstr, z czego ponad 1200 to profeski wieczyste. I na koniec zapowiedź wielkiego, pięknego, jubileuszowego wydarzenia. 20. Targi Wydawców Katolickich rozpoczynają się w czwartek w Warszawie. Dla tych, którzy się wybierają, dodam na Podzamczu, a więc Zamek Królewski w Warszawie, Stare Miasto, i od strony Wisły, tak zwane Arkady Kubickiego, bardzo piękne miejsce, zapraszamy. Oprócz książek prezentowane będą także wydawnictwa elektroniczne, portale internetowe, niektóre telewizje nadające w sieci. 4 dni targów. Głównym hasłem, takim hasłem przewodnim, jest oczywiście nauczanie Jana Pawła II. Będą przyznane jak zwykle Feniksy. Ciekawi jesteśmy, kto je w tym roku otrzyma. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia.